very pleasure to have you on board, and thank you much for your presence. We hope to see you soon on the Tap Watch Club. Thank you, have a good night. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja mam na imię Łukasz i nadaję do Was z pokładu naszego nowego samochodu, którym jest Citroen Berlingo. Jak widzieliście przed chwileczką na nagraniu, przyleciałem samolotem sam, bez Kasi, bo przyleciałem na misję. Przyleciałem zamknąć pewien długi rozdział mojego życia i wyprowadzić się ze Suchej Beskidzkiej, wyprowadzić się z naszego magazynu i zabrać wszystkie moje rzeczy, nasze wspólne rzeczy, które nagromadziliśmy z Kasią przez ostatnie kilkanaście lat wspólnego życia i zabrać je tym oto samochodem do Portugalii, ponieważ, jak wiecie, kupujemy tam działkę i rozpoczynamy zupełnie nowy rozdział i chcielibyśmy mieć ze sobą nasze rzeczy tam. Więc plan jest taki, że teraz pojadę po moje rzeczy do magazynu do Krakowa, bo jakiś czas temu wynajęliśmy taką malutką komórkę, w której przechowujemy nasze rzeczy. Wszystko spakuję i mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści tutaj w tym samochodzie, ale jak widzicie, albo i nie, za mną są jeszcze opony do wymiany, bo mam zimówki, a tam mam letnie i jeszcze parę rzeczy, które zawożę mojemu bratu i zostawiam u niego. Więc plan na najbliższe dni u mnie jest bardzo intensywny. Ale zanim pojadę do magazynu, to jeszcze dwa słowa na temat naszego nowego nabytku. Część z Was już widziała, że szukaliśmy takiego samochodu, ale samochodu takiego typu na Facebooku i na YouTubie, na społeczności. Dziękuję wszystkim tym, którzy się odezwali, którzy tam poradzili. Dużo osób polecało, żebyśmy kupili Volkswagena Caddy, ale tego Volkswagena, jak powiem, nie było teraz w dobrych pieniądzach i zdecydowaliśmy się na Citroena Berlingo, specjalnie też trochę na Citroena, ponieważ w Portugalii są bardzo popularne francuskie samochody, a ten samochód będzie docelowo mieszkał w Portugalii i jakby coś się nawet zepsuło, to wiadomo, że ci mechanicy będą lepiej go znać aniżeli Volkswagena. No co tu o samochodzie powiedzieć? Niestety nie pamiętam, który to jest rocznik, ponieważ ja go nie kupowałem, to kupił wam mój brat dla nas ten samochód. Brat, który się po prostu zna na samochodach i zadzwonił do mnie kiedyś, powiedział, że słuchaj, mam takiego Berlingo, ładnie wygląda, jest najtańszym Berlingo w Polsce, który jeszcze jeździ. Podejrzana cena, ale zobaczmy. No i pojechał, sprawdził, przejeździł się, wziął na testy. Potem zawieźli ten samochód do mechanika i mechanicy, pozdrawiam bardzo serdecznie panów z Beskidusa, Oltrax, Sucha Beskidzka, Zembrzyce. Panowie właśnie wzięli ten samochód na warsztat, porozkręcali łożyska, jakieś tam dziwne różne rzeczy. No i powymieniali, posprawdzali tak, że ten samochód działa. To, co jest ciekawe i fajne, to jest to, że jest bagażnik i Kasia będzie mogła sobie tutaj deskę surfingową wozić i jeździć na surfa. Otwierane boczne drzwi i też zdecydowaliśmy się na Berlingo w takim stanie, jakim jest, ponieważ w Caddym nie było, w niektórych modelach nie było miejsc siedzących z tyłu, a jednak to będzie nasz samochód osobowy, którym będziemy jeździć po Portugalii. Jak przyjedzie do nas rodzina, jak przylecą do nas znajomi, to będziemy mogli po nich pojechać na lotnisko. No i no, musielibyśmy ich wieźć na pacy, gdyby nie było siedzeń z tyłu. A tutaj są siedzenia, co prawda teraz ich nie widać, ponieważ są złożone, ale tutaj są siedzenia, musimy uwierzyć na słowo, to się rozkłada. No i tutaj siedzą trzy osoby, z przodu dwie, pięć osób, jeszcze z miejsca na walizki, na bagaże, więc rodzina i znajomi możecie przylatywać. Już mamy Was czym odebrać z lotniska. No i nie ma tu wielkiej filozofii, zwykły samochód osobowy. W sumie to wszystko nas kosztowało około 20 parę tysięcy. Samochód, naprawa, opony dostaliśmy za darmo od mojego brata, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, Romkowi. Dużo rzeczy tutaj Romek pomontował w tym samochodzie podczas naszą nieobecność. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym samochodem, to możecie zadawać. Mamy też hak, bo w Portugalce kupimy przyczepkę, taką nie kempingową, chociaż też całkiem możliwe, ale taką zwykłą przyczepkę, żeby przewozić towary. Jakiś cement, jakąś betoniarkę, jakieś taczki i tak dalej. Więc taki jest plan na nasze Berlingo. Podoba Wam się? Co o tym myślicie? Można byłoby z tego w ogóle zrobić kampera, takiego małego kampera. Otwiera się tutaj łóżko. Boże, łóżko, no dobra, no łóżko. Sorry, nawet bałagan jest. Materac, poduszeczki, lampeczki. Tutaj można, jak padałby deszcz, to można po prostu się schronić. No taki mini camper, więc może nawet taka
mini wycieczka jakaś fajna po Hiszpanii. Zobaczymy. Więc ten samochód będzie miał bardzo dużo zastosowań, bardzo dużo funkcji. Nie chciałem kupować nowego samochodu na leasing, bo by mi go było żal. Bałbym się go zarysować, bałbym się go zawieźć na budowę, bałbym się do niego włożyć taczki, łopaty i tak dalej. I lepiej kupić stary, używany. Tak uznałem. Może się mylę finansowo, na tym niedobrze wyszliśmy. A może leasing byłby tańszy, ale też musielibyśmy spłacać. Ja jestem jakiś taki wrogiem kredytów. To dobra, pokazuję wam samochód. Jest piękna, cudowna pogoda w Suchej Beskidzkiej. Po prostu akurat przyjechałem na taki weekend saharyjskich temperatur i wszystko kwitnie. Jestem przeszczęśliwy, że jestem w Polsce teraz. Jest zielono, białe kwiaty na drzewach. No po prostu magia. Przepięknie. Mamy lepszą pogodę. Ja mam teraz lepszą pogodę tutaj niż Kasia w Portugalii. No, dobra, jadę. Wiem, czego wam nie powiedziałem. Kupiłem sobie choinkę zapachową. I usunę te, bo one już pachną kurzem. Jest filozofia nad tym? Dobra, jest filozofia. Ojej, jak ładnie pachnie. Przez dwa dni pewnie. Macie jakieś zapachy do samochoda godne polecenia, to możecie napisać. Jedziemy. Pod magazynem okazało się, że nie mam kluczyka, który został w wanie w Portugalii i musiałem prosić pana, który tam pracuje, żeby mi pomógł z otwarciem furtki. Wow. Koniecznie musi jechać do nas na działkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byliśmy w Maroku ostatnim razem, to kupiliśmy stolik do naszego nowego domu, którego jeszcze wtedy nie mieliśmy, ale teraz już mamy, więc jedzie stolik ze mną do Portugalii. Nie wiem, czy to się uda. Nie, wszystko leci. Nie wiem, czy to się uda wszystko zapakować do tego tego Berlinga. Chyba się trochę przeliczyłem. Dywany z Maroka. Piękne, z koziej wełny. Nie, z koziej, z baraniej wełny. Dywany. Pierwsza tura jedzie. Zabezpieczone. Jest jeden kod na bramie.
To jest dopiero pierwsze pakowanie. Niestety mam teraz pasażerów ze sobą, więc nie mogę doładować całkowicie tego samochodu, więc mój plan jest taki, że teraz pojadę do innego garażu, wypakuję te wszystkie rzeczy, wrócę, zabiorę resztę, przepakuję wszystko, co się da, pousuwam pudełka, no i będę upychał w Berlingo, pod sufit. Jak myślicie, uda mi się to wszystko zmieścić, czy nie? Garaż był wypchany całkowicie, metr kwadratowy jest powierzchni, około 2 metrów wysoki, więc podejrzewam, że to są jakieś 2 metry sześcienne. Nie wiem, ile mieści się w Berlingo, ale mam przeczucia, że może być ciężko to wszystko zabrać. Więc będziemy kombinować, upychać. No, po ciebie przyjechałem, moja kochana. To jest nasza zmywarka, którą kupiliśmy jeszcze mieszkając w Anglii. Lata temu, 8 lat temu kupiliśmy tą zmywarkę. I od 8 lat za nią tęsknimy, bo zmywanie naczyń... Kto z was lubi zmywać naczynia? Napiszcie mi w komentarzu. Jako ciekawostkę to mogę wam powiedzieć, chociaż podejrzewam, że dużo osób na tym kanale już to wie, że taką zmywarkę ma w kamperze Vincent Van. Zorganizował sobie tak miejsce, żeby móc upchnąć taką malutką zmywareczkę i po skończonym posiłku, po wypitej kawce, on robi tak, włącza zmywanie i może sobie iść zwiedzać z Menelkiem i Anią. Vincent to już ogarnął. Teraz my na działce będziemy mieć zmywarkę. W zasadzie już wszystko wywiozłem. Zostało mi tylko pół palety książek. To już jest koniec. To są po prostu ostatnie książki, jakie mamy. To są książki, które nie sprzedały się na targach w zeszłym roku i poprzednich latach. No i to jest nasza książeczka droga, która ostatnio, odkąd zrobiliśmy tą promocję, książka papierowa, e-book i audiobook za darmo, w sensie wszystko w jednej cenie, to ta książka schodzi jak świeże bułeczka. Dlatego bardzo się cieszę, że zostało nam jeszcze trochę tej książki, bo będziemy mogli ją sprzedać i mieć pieniążki na remont, domu, budowę domu. Więc jeżeli ktoś z was chciałby nabyć taką książkę droga, to zapraszam do naszego sklepu, sklep podróżowanie.pl. Za 39,90 można mieć książkę, audiobook i e-book. Wszystko w jednym. O, Kiki. Patrzcie się, kto tutaj jest. Kto zna Kamila z Kiki, Kiki Świat? I busem przez świat. Tego dnia się poznaliśmy chyba z busami. To jest nasze pierwsze w życiu zdjęcie. A nic się nie zmieniliśmy. Pięknie. Boże, ile wspomnień. Wspaniała książka. Możecie mi napisać, kto z was przeczytał i przesłuchał, bo ostatnio dostajemy dosyć dużo opinii, bardzo pozytywnych. Niektórzy słuchają kilka razy i nawet mają ulubione fragmenty, które sobie odsłuchują co jakiś czas. Tą książkę napisała i czytają Kasia. Piękny głos, piękne mądrości, piękne wspomnienia, piękne opisy. A ja mam piękny wózek. Pięknie po prostu. Jestem za uśmiechnięty, bo jechałem tutaj i byłem taki trochę przybity, czy to się uda, czy się zmieści, czy się nie zmieści. Ale chyba się zmieści. Chyba się wszystko zmieści. Więc super. Co ja tu jeszcze mam zabrać? Jeszcze mam kettlebell, żeby to ćwiczył. Żeby mieć siłę na łopatowanie. Strasznie chciałem mieć kettlebell w wanie, ale Kasia mi zadała pytanie, kiedy ty tego będziesz używał. No i zawiozłem raz do Chorwacji, raz użyłem i potem siedzącę tutaj. Not bad. To się kręci? Nie wierzę. Ale co znalazłem, super pojazd. Pierwszy raz w życiu obsługuję takie urządzenie. Zawsze go widzę w Biedronce i w Lidlu. A teraz będę musiał wymanewrować tak, żeby wyciągnąć tą paletę. Ale może mi się uda. O nie. O nie.
Niestety nie uda mi się to zrobić, bo nie mogę drugą tą łyżką wjechać w drugą dziurę, bo mi drzwi zasłaniają. A boję się szarpać, bo rozwalę paletę. Już jest taka ledwa. Więc będę musiał to wszystko jeszcze raz wypakować, a potem zapakować na paletę. Setny raz wypakowuję i zapakowuję te książki. Ale ostatni raz. Mam już wszystko spakowane, książki tam i pokażę wam, jak wygląda pusta taka komórka. No tu jest metr na metr, no to troszeczkę więcej, to jeszcze było taki kawałek. No i jest wysoka, tak. To jest jedna z najmniejszych skrytek, jakie mają w tym magazynie, ale pomieściła całkiem sporo. Trzeba tylko odpowiednio poupychać, wtedy się uda. Zamykam i jazda. Jak te pani w Biedronce to robią, że one tak potrafią manewrować w takich wąskich alejkach obstawionych paletami? To jest niesamowita zdolność. Jak widzieliście, jestem już zapakowany pod sufit. Minimaliści. Bardzo dużo mamy rzeczy. Jest ten samochód mocno dociążony. Widać, że tam zostało dosłownie 3-4 cm nad oponą, ale podobno te samochody są stworzone do tego, żeby przewozić ciężkie załadunki, więc mam nadzieję, że się dopyrkam. Nie będę go to rzeczywiście nadwyrężał, nie będę jechał 130 na godzinę, czy tam więcej. Więc będę jechał po prostu jak tirę 90, może 100 z górki. Powolutku, z noclegami, gdzieś tam na trasie. Będę sobie rezerwował na bookingu bezpośrednio, bo raczej nie będę spał w tym samochodzie, bo boję się, że jakbym był niedospany, to mógłbym sobie zrobić krzywdę. Chociaż zobaczymy, jakby ci będzie super jechało, będą leciały audiobuczki, po prostu będę cisnął. Ale mam taką refleksję teraz, po tym pakowaniu, przewożeniu rzeczy, najpierw ze suchej, tutaj, teraz stąd, tam, że obrastamy, jako ludzie, obrastamy po prostu w rzeczy. Że na przestrzeni miesięcy, lat kupujemy więcej i więcej i więcej. Nie dość, że płacimy za te rzeczy, to później płacimy za magazyny, żeby móc przechowywać te rzeczy, a kto nie magazynuje w takich płatnych magazynach, to buduje garaż, buduje większy dom, buduje jakąś komórkę, gdzie można schować to, potem remontuje strych po to, żeby trzymać na tym strychu te przydasie, zabawki dziecięce, akcesoria kuchenne, jakieś akcesoria sportowe. Ile ja tutaj znalazłem akcesoriów sportowych, jakieś kółka takie do rozciągania, nawet znalazłem taką frotkę do wycierania potu, kupiłem sobie ją w Turcji, że będę biegał i będę wycierał pot, nigdy jej nie ubrałem w ogóle. Jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które no nie wiem w ogóle, po co one tutaj są. I mogłoby ich nie być, tylko tyle lat tutaj były. I zastanawiam się, czy wy też macie taki problem z rzeczami, czy też magazynujecie, czy też macie po prostu strychy zawalone, piwnice, garaże, albo czy ktoś z was wynajmuje takie skrytki. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z moimi teściami i też mają problem, bo u nich też trzymaliśmy pudełka na takiej wspólnej z sąsiadem przestrzeni, no i teraz ten sąsiad chce, żeby zwolnili tą przestrzeń, no i nie mają gdzie tylko po prostu trzymać, a mi już się nie mieszczą te rzeczy, więc obrastamy w rzeczy. Ja wcale te rzeczy nie dają nam szczęścia, mam takie prywatne odczucie, bo te rzeczy mi nie dają szczęścia. To, że tak długo je razy musiałem wnosić, wynosić, płacić jeszcze tyle kasy za ten wynajem przez tyle miesięcy, szczerze to wolałbym ich nie mieć, tych rzeczy. Ciekawy jestem, jak jest u was, czy ja tylko jestem jedyną osobą, która obrosła w dużą ilość rzeczy. Możecie mi dać znać w komentarzu. Ja jeszcze postanowiłem, kupiłem szary papier i okleję wszystkie szyby, żeby nie rzucało się w oczy, że ja tu coś wiozę. Więc kupiłem taki papier i taką plastelinę do przyklejania papieru na szybę i będę co chwileczkę kleił. Z
zmiana planów. Brzydko to wygląda. Bardzo to dziwnie wygląda, po prostu jak mam taki papierowy samochód. Bardziej przyciąga moim zdaniem uwagę. Z tyłu nie widać nic. Tutaj mam czarnym materiałem przykryte. Szyba jest dosyć brudna, więc ten. Ale miałem jeszcze tą folię stretch. I pomyślałem sobie, że przykleję tą folię. Patrzcie, jak to super wygląda. O, jest różnica. To lepsze czy to lepsze? Jak myślicie, policja? Policji się nie boję, złodzieja się boję. Czy złodzieja zainteresuje to, czy go to zainteresuje? No to moi drodzy, jedziemy. GPS pokazuje, że będę tam za jeden dzień drogi. No ale nie będę miał 24 godziny non stop. Myślę, że 3-4 dni, jak myślicie. Obstawiajcie, ile mi zajmie czasu dojazd do Portugalii. I tym samym chciałbym się z wami pożegnać. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Potowarzyliście mi w tej sentymentalnej drodze, w której żegnam się z moją 30-paroletnią historią mieszkania w Polsce. Nie mówię, że nigdy tu nie wrócimy. Jest taki plan, że kiedyś w przyszłości z Kasią chcielibyśmy mieć jakiś taki malutki domek letniskowy gdzieś na Mazurach. Więc może w przyszłości wrócimy, natomiast na tą chwilę etap Polski zamknięty. Zaczyna się Portugalia. Nowy etap.